ludziska. Z tej strony wasz Mohomor Manoni, a ja witam was w kolejnym odcinku z Apiko. Moi drodzy, postanowiłem po poprzednim odcinku nagrać teraz następny. Póki mam te informacje wszystko w miarę na świeżo, póki jestem tak jakby mam czas, no i póki tak naprawdę mocno mnie wkręca gra. Bo przyznam, że no, zagrałem sobie ten odcinek poprzedni, nagrałem go i czuję, że mam dalej ochotę grać. Czuję, że dalej chcę odkrywać te gatunki pszczółek, robić tutaj i się bawić w to wszystko, więc lecę po prostu z tym dalej. I aktualnie, jak możecie zauważyć, czekamy na pszczółkę. Mam nadzieję, że deszcz będzie padał cały dzień w tej grze, bo nie chcę, żeby doszło do sytuacji, że teraz nagle mi przestanie padać. Więc miejmy nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Tutaj na naszą Dreambee będziemy sobie czekać. Będziemy sobie na nią czekać, jak tylko przestanie padać. Więc w sumie nawet fajnie się składa, że tak wyjdzie. I myślę tak, myślę, że nie mamy co tutaj marnować czasu. Znaczy marnować. To nam się będzie robiło po prostu. A ja wykorzystam tutaj sytuację, że możemy sobie tutaj te drzewka napełnić, znaczy napełnić, możemy tutaj napełnić sobie tym rezinem. Możemy sobie tutaj wypełnić to wszystko. Więc weźmy tutaj sobie te drzewka, zetnijmy. Proszę bardzo. Tutaj tak. Zbieraj. A, czyżby pełny? Pełny. Pełny już jest, więc trzeba niestety opróżnić za chwilkę. Ale damy sobie z tym radę. To chcę na pewno też zniszczyć, bo chcę jednak pójść za tym, żeby tę skrzynkę postawić jednak w tym miejscu, albo tutaj naprzeciwko. Żeby to było w miarę tak obok siebie. 20 sekund zostało jej, więc zaraz się dowiemy, czy udało nam się odkryć nowy gatunek, czy też nie. Miejmy nadzieję, że tak. Uzupełnimy, proszę bardzo, to. No i przydałoby się tutaj w sumie chyba wrzucić tutaj kolejne, tak naprawdę, drewienko, żeby nam się tutaj robiło to w międzyczasie. Wrzucę, myślę, to drewno, żeby nam się robiło. I patyki też mogę wrzucić? Też mogę wrzucić patyki. Niech się to wszystko nam tutaj ładnie robi. Proszę bardzo, proszę bardzo. Jeszcze nie sprawdzam, czy do beczki możemy coś wrzucić? Mogę wrzucić i myślę, że tutaj do beczki wrzucimy właśnie rezin. Żeby to było w miarę blisko właśnie tych drzewek. I przestawimy sobie, myślę, tamto tutaj. Myślę, że sobie to przestawimy, żeby było bliżej tego właśnie. Dobra, pozbierajmy stąd. Teraz stąd. I teraz stąd. To możemy zamknąć. To możemy też zamknąć i to też. Tutaj jeszcze zbierzemy ostatki. Tutaj to wszystko zostawmy. Zetnijmy te wszystkie drzeweczka. No i dobra, postawmy tutaj skrzyneczkę. I mamy nowy rodzaj pszczółek. Cieszy mnie to bardzo, zaraz je tutaj zgarniemy. Tutaj mamy trochę czasu jeszcze, więc na spokojnie sobie zdążymy. Proszę bardzo. I czy ja mogę teoretycznie tapat postawić na te drzewka? Nie mogę jeszcze postawić na te drzewka, póki są jeszcze niezrobione. Więc okej. Tu się całkiem sporo napełniło, więc to mnie nawet cieszy. Zbierzmy w takim razie to. O, proszę, nie leciało nam od razu do tego. No to takie dziwne trochę, że nie zlatywało nam od razu, ale dobra. Ma to w miarę jakiś sens. Przejdźmy się tutaj i zróbmy tak. Proszę bardzo, uzupełnimy całkowicie tutaj wodą. Zbierzmy stąd jeszcze wody. Dobra, w sumie to może tutaj tak naprawdę zostać, bo no więcej tutaj nie uzupełnimy tego. Chociaż te jedno mogę tutaj przerzucić.
No i apikoli mamy całkiem sporo. Apikoli mamy całkiem sporo już. Gorzej tylko z miodkiem. Gorzej tylko z miodem. To jest trochę za daleko. Myślę, że chociaż w sumie tę beczkę można będzie przestawić tutaj. Te beczki się przestawi tutaj, albo... Co ja tutaj mam? W tych mam tutaj te takie budulcowe materiały. No dobra. Na razie to zostawimy. Na razie tutaj powrzucajmy tutaj... O! To wrzućmy tutaj. To wrzućmy tutaj. No i więcej nie mam nic takiego do roboty. Więc proszę bardzo... Proszę bardzo, nowe pszczółki. A jaka ładna niebieściutka! Ojejku, jak mi się podoba. Learn more! Misty Bee. Całkiem sporo. Vibrant Bee, Marky Bee, Muggy Bee. Dużo jest rodzajów, dużo będzie produkowało jakieś rzeczy. Więc bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Mamy kolejny rodzaj pszczółek, co mnie niezmiernie cieszy. Zbierzmy zatem go sobie. Tutaj to wszystko dajmy. I teraz tak, Verge B razem z tym rodzajem, ile tutaj zostało? 65 sekund, więc zaraz się położymy. Zaraz się położymy, tutaj jeszcze tylko zbiorę te jedne, bo mi poleciała trochę dalej. Czy mam tutaj jakieś mieszanki? Misty? To moment, wezmę Misty, żeby mi tutaj nie uciekły. Verge Forest, tutaj jest Verge samo, więc to zostanie. Forest Verge. Verge Forest. No właśnie, a tutaj mamy Misty. Dobra, więc te trzy tutaj uwolnimy. A tą jedną Verge wrzucimy tutaj. Dobra, i teraz zgarniemy te wszystkie tutaj Verdanty. I wrzucimy tutaj te wszystkie. Niech się tworzą nam nowe. O kurczę, o kurczę, o kurczę. Zdążyliśmy? Zdążyliśmy raczej, mi się wydaje. Z pewnością. Może nawet zdążymy, kiedy będzie noc. Spać spałem. Miejmy nadzieję, że to zadziała. Zadziałało! Zadziałało, moi drodzy. Mamy nową pszczółkę. Tylko jedną, co jest trochę smutnym faktem. O, jaka różowiutka, słodziutka. Jaka ładna. Dobra, opuśćmy ją tutaj. Drowsy Bee, jak połączymy, będziemy mieli Twilight Bee. O proszę, ale pewnie będzie taka bardziej skryta ona. Więc zaraz zobaczymy. Glowing Bee jeszcze będziemy mieli też... A, mamy dwa rodzaje pszczółek możemy połączyć, żeby były Twilight Bee. Więc w sumie nie musimy aż tak bardzo się na tym skupiać. Drowsy Bee, okej. Okay. Vibrant Bee jeszcze do tej pory nie udało nam się odkryć. Dobra, weźmy ciebie tutaj, moja droga. Tylko fakt, że nam się to tak zrobiło, trochę mi się nie podoba, więc weźmiemy raz tutaj Common i Uncommon. Połączymy sobie je jeszcze raz, bo chciałbym, żebyśmy mieli chociaż jeszcze jeden raz ten sam rodzaj, żebyśmy no jednak mogli trochę więcej tego mieć. Common, Common, Uncommon, Common. Dobra, te wypuścimy. Te wypuścimy, a resztę sobie schowamy. Common, Common, Common i Common. Okej, całkiem sporo różnych rodzajów mamy. Tych pszczółek naszych tutaj. Verdant, Verdant, Verdant. Czy ja mam tutaj gdzieś z Verdantami? Verge, Forest. Nie mam z Verdantami, więc Verdanty sobie wrzucimy tutaj. A ja miałem je w ogóle niesprawdzone. To wiecie co? Weźmiemy pod mikroskop tutaj. Weźmiemy trzy pod mikroskop, żebyśmy jednak tutaj mieli. Traits unlocked. Dobrze. I teraz będziemy wszystko widzieć. Więc to mnie bardzo cieszy. Tak, tutaj też wszystko widzimy. To chcę rozwalić, bo mi się nie podoba fakt, jak to stoi nieładnie. Więc proszę bardzo, jeszcze raz tutaj powrzucamy to wszystko. No i dobra.
No i dobrze, mamy nowe rodzaje pszczółek. No to są Drowsy. Drowsy bardzo podobne są do Rockby. Do tych kamiennych naszych tutaj. Będę musiał uważać, żeby ich tutaj nie mieszać ze sobą w jakiś sposób. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Tu są Verdanty. Tutaj też mamy Verdant. Połączmy je sobie po prostu, żeby to nam wszystko ładnie pasowało tutaj już. Żeby było gotowe na następny dzień. No i dobra. Co potem zrobimy? Możemy dalej się skupić w sumie na tym, żebyśmy tworzyli następne gatunki. Chociaż bardziej by się przydało, wiecie co? Jak te kamienne nam porobią trochę tam zabawy, to zbierzemy sobie na pewno walks, znaczy walks, bierzemy sobie ten. Zbierzemy sobie trochę tego wszystkiego, co tylko możemy zebrać. Ja tutaj w sumie zbiorę to wszystko już w miarę możliwości. Proszę bardzo, proszę bardzo. Będzie tego sporo, bo przez długi czas tego nie zbierałem. Bardzo długi czas tego nie zbierałem. Oj, będzie tego na pewno bardzo sporo. Ale to dobrze, bo możemy tak naprawdę sprzedać większość tego wszystkiego. Proszę bardzo, to... Gra mi się zapisuje. Powiem szczerze, że według mnie Apiko mogłoby trochę jeszcze bardziej zostać rozwinięte. To nie jest chyba finalny produkt, jeśli się nie mylę. Dalej jest patch noty wychodzą do tej giereczki oczywiście. Ale no znacznie więcej według mnie twórcy mogliby jeszcze z nią zrobić. Bo na przykład to jak jest to... jest ten saving. To gra mogłaby się po prostu nam wstrzymać na chwilę. Już wolałbym to, żeby gra się właśnie wstrzymywała i żebyśmy na spokojnie mogli wszystko sobie zebrać. Niż żeby to wyglądało w taki właśnie sposób. Mam wrażenie, że muzyka jest trochę za głośno. Ale to chyba takie po prostu moje wrażenie. Czy tutaj mamy? Tutaj nie mamy żadnych pszczółek. Ale tutaj mamy na pewno te nasze Verdanty. Tutaj też są Verdant. Tak, tu też są Verdant, więc Verdant już mamy całkiem sporo. Co mnie cieszy. Forest Bee. Też całkiem jest dużo ich. Fajnie by było, powiem wam, w ogóle zrobić tak, żeby każda jakby z pszczółek, kolonii tutaj pszczółek, miała własny jakby taki trochę region, sobie pomyślałem. Wiecie, że no wersz, bisy, żeby były obok siebie po prostu. Żeby, no co ja w ogóle gadam, nie żeby były obok siebie, tylko żeby obok siebie miały wodę, żeby ta woda tak ładnie wyglądała tam przy nich. Bo będzie to taki ładny smaczek, myślę. Trochę też ładniej to będzie wszystko się prezentowało. Dobra, pozbierajmy tutaj to. Zbierzmy też to. Tutaj nie ma. Tutaj są, tutaj tak. O, tutaj jeszcze też jedno mamy. Tutaj nie mamy, tutaj nie mamy, tutaj nie mamy. No, ale tutaj mamy za to miodek. Ile mamy tego miodu? Matko Święta, strasznie dużo. Strasznie dużo. To jest... dobre, absolutnie dobre, nie ma się na co to gniewać. Więc ja zrzucę tak, zrzucę to. Znowu będzie padać. Znowu będzie padało. Ta to jest Common Verge Queen. To nie chciałem na tą patrzeć, tylko na tą chciałem spatrzeć. To jest... aha, ale one obydwie śpią teraz. Common, common, bo chciałbym jednak znowu mieć tą. Chciałbym jednak znowu mieć tą, jak będziemy spali. A dobra. Proszę bardzo. Zróbmy tutaj sprawę. Mamy w ogóle te trybiki. Przydałoby się zadbać też o te trybiki, żebyśmy mieli tutaj do zrobienia coś z nich.
Więc coś z nich postaramy się również zrobić. Dobra. To zbieramy teraz tutaj to. Tu większość mi się chyba popsuje. Chociaż nie, one się jeszcze chyba nie będą psuły. Nie, one się będą psuły. One teraz wszystkie się popsują. W sumie nawet spoko, bo będzie spokój od nich trochę. Ale no będzie trzeba na pewno potworzyć nowe, jeśli będziemy chcieli no dalej jednak coś mieć z tego wszystkiego. No i przyda się również zainwestować czasu trochę, żebyśmy jednak mieli nie tylko kamienie z tego wszystkiego, bo aktualnie tylko cały czas od tych samych pszczół dostajemy to wszystko. Zbierajmy sobie od razu miodek. Dobrze. Dobra, mamy miodek, mamy wszystko, co chcieliśmy. Tutaj miodek w takim razie uzupełnimy. No i już jest uzupełniony. Woda też nam tam będzie dochodziła, więc apikolka się niech robi też. A my co? Kamyczki sobie oczywiście zrzucimy tutaj, gdzie byśmy chcieli. Mało bardzo mamy tego kamienia. Bardzo mamy mało kamienia. Więc okej. Tutaj zrzucimy sobie to. To jest za 10 centów, a klej idzie też po tyle samo, więc nie opłaca się w ogóle nam tego jakby zmieniać trochę. O, nie zrzuciłem tutaj tych jednych nasionek. Nasionka po ile w ogóle chodzą? Nasionka w ogóle po nic nie chodzą, okej. Okej. Te będą tam jeszcze spać, więc wykorzystajmy ten czas. Weźmy sobie to wszystko i sprzedajmy. Po prostu to wszystko weźmy, sprzedajmy. Żebyśmy mogli mieć nowe rzeczy. Żebyśmy mogli tutaj się rozwinąć trochę. Widzę, że ci mają coś nam do powiedzenia wszyscy. O, możemy tutaj zajść do was. Oh, it's you again. What do you want now? Talk. If you really want to become a master beekeeper, you are going to need to explore the other islands. I would lend you my boat, but I just don't trust you with it. Bye. Okay. Ty, what's buzzing, cousin? Get a load of you. 8 species discovered already? It's exciting, isn't it? Oh no, sorry, I can't lend you the boat either. Co jest w sklepiku u niego? Moglibyśmy Dream Bee od niego kupić. Fajnie, że możemy od niego kupować wszystkie te, które odkryliśmy. Jest to fajne ułatwienie, gdybyśmy no, stracili w jakiś sposób coś. Wax canister. Wiecie co? Ten kanister jest spory i ułatwia trochę. Dobra, ryzyk fizyk. Co będzie nowego? Jest Royal Jelly! Jestem ciekaw, czy to jest zużywalne. Wiecie co? Też jedno kupię. Też jedno kupię. Oj, mamy nowy przepis. Mam nadzieję, że to właśnie będzie przepis na to. Co to mamy? A, to jest prediktor. Okej. Okay. To był prediktor. I teraz tak, nie wiem, czy nie lepiej będzie sprzedać tego wszystkiego tutaj. Sprzedam to tobie wszystko. 43 za samo to. 56. No, będzie nas stać na sporo fajnych rzeczy. 215 rubisów. Cieszy mnie to niezmiernie, bo teraz stać nas na coś bardzo fajnego. Cargo boat, już nie kupimy cargo boata. Ale możemy kupić sobie butler, albo możemy kupić sobie łódkę już. Albo możemy już sobie kupić łódkę. Ale, no kurczę, powiem, że chyba wolę kupić butler. Wolę kupić butler, bo butler nam pozwoli przede wszystkim robić apikole. Wheezy Fizzy mamy, Fizzy Wheezy. Kupmy też parę butelek od ciebie. Do stu zejdźmy. Zejdźmy sobie do stu. New recipes unlocked. Czy jak kupię dywan,
Nie jestem pewien, czy jak kupię dywan, to nie będę ten. Ale kupmy sobie tego tyle. Sklepik i kupmy sobie jeszcze raz Royal Jelly może? Kupmy jeszcze raz Royal Jelly, żebyśmy mieli dwa. Zobaczymy, jak to będzie nam działać. Ty co masz do sprzedania nam tutaj w ogóle? Mikroskop, smoker, coś tam za klimatyzacją. Nie jestem pewien, czy nie powinienem wrócić tam do domku naszego. Ale prawdopodobnie tak. Mamy squeezer za 100. Kurde, mogłem tego squeezera jednak zostawić sobie kasę. Workbench za 0? O, proszę. Bardzo fajnie, że sprzedaje nam workbench, ale dobra. Ponownie nam pada deszcz. Ruszajmy do domku. Wydaje mi się, że tamte pewnie już skończyły. Nie, nie skończyła. Come on, come on. Nie skończyła, dobra. Ale tutaj mamy... Nadal nie mamy nic. Nadal nie dostaliśmy tego, co chcieliśmy. Verge i common. Dobra. Teraz powiem wam tak, jestem ciekaw, czy jeśli ja tutaj wrzucę Royal Jelly, te pszczółki nie lubią deszczu, no właśnie, to teraz nie sprawdzimy tego tak fajnie. Aha, ale ja potrzebuję... Okej, no właśnie, ja potrzebuję to zrobić jakby. Dobra, to tutaj zrobimy tak już, żebyśmy mieli gotowe. Na kolejne pszczółki, to wyłączymy, proszę bardzo, to... Okej. W workbenchu możemy zrobić to. A i potrzebuję do tego tylko 5 tych. Okej, okay. craft. Aha, ale ja to z dwóch robię. Cause the new queen to be formed automatically from offspring when left in the middle of a beehive or apiary. Okej, okay. Butler postawimy sobie... Tutaj. Allowed items, okej. Okay. Mamy tak, tutaj wrzucamy to... You need at least 50 BL of liquid to fill the bottle in. Okej, okay, zbierzmy całość tutaj, co mamy tej apikoli. Nawet będzie więcej znacznie tutaj tego. Starczy na bardzo dużo. Dobra. Proszę bardzo. Zacznijmy to wypełniać. Już się nam robi. Już, zobaczcie, nam się robi. I czy będziemy mieli już apikole od razu? O, tutaj mogę wrzucać te rzeczy. Bottled apikola. Za 15. Zobaczcie, jak szybko uda nam się w takim wypadku zdobyć coś nowego. I my tu możemy dawać jeszcze różne rzeczy. To wiecie co, ja z chęcią wypróbuję ten fakt. I wrzućmy tutaj na przykład jedno takie. I wrzućmy to, żebyśmy mieli różne apikolki. A pie's infusion lets you run around really fast. We equip and right click to drink. O, możemy pić to. Lets you see much better at night. Who needs carrots? Equip and right click to drink. Ale no nie będę chciał, no, nie potrzebuję takich rzeczy, mi się wydaje. Zbierzmy po prostu to wszystko na razie. Kurde, ale to, że będziemy mieli apikole... No już... Ja już tak naprawdę mam tutaj prawie 100. Ja już mam tutaj praktycznie prawie 100. 5 butelek, superancko, jeszcze więcej butelek. Squeezer. Give me space. To musimy plecaczek, set sail. Musimy jeszcze tutaj sporo zrobić. Something the eyes become a blessed be forgotten paths. Całkiem sporo tego, like clockwork. Sawmill potrzebujemy zrobić do tego, więc możemy w sumie niedługo to zrobić. Weźmy tutaj, wrzućmy butelki, żeby nam się to robiło w międzyczasie. Dobra, a ja tutaj
Wrzucę to. To są Drowzybi. Dam to tutaj. Zobaczymy sobie potem, czy to będzie działać tak, jak myślę, czy nie. Teoretycznie mógłbym dać to też tutaj do tych kamiennych, ale nie chcę tego tak tam dawać. Pozbędę się może tych pszczółek z ekwipunku. Verge. Dobra, otwórzmy sobie to. Verge common. Common, common verge. Common verge, verge. Ok. Proszę bardzo. Proszę. Mogę, no właśnie. A, aha, bo tutaj mi się tylko ten, tutaj mi się wrzuciła taka. Verge Common Queen, no właśnie. I tu nam to działa, a tej zostało 67 sekund, więc jak skończy padać, to będziemy mogli to zrobić. Będziemy mogli zrobić ten gatuneczek. Potrzebuję Vibrant Bee. Do tej pory nadal potrzebuję Vibrant Bee, tylko nie chce mi się skubana zrobić, co mi się nie podoba. Czy może przestać padać już? Czy mogę przyspieszyć deszcz w ten sposób? Czy deszcz przestanie szybciej padać dzięki temu? Przestał padać, ok. To wiecie co, ja sobie przeczekam tutaj sobie tę minutkę i pomyślę nad tym, co bym chciał tutaj dalej robić. Bo no dzięki temu, że ta apikola nam się zaczęła robić i to w całkiem sporej ilości, będziemy mieli naprawdę... Zobaczcie, nawet zabrakło nam butelek. Nawet zabrakło nam butelek do tego. Więc bardzo się opłaca robić te apikole. Nie sięgnę niestety. Serio, ta poszła spać teraz. Będzie znowu jutro padać. Całkiem nieźle. Co mamy tu? Battle Rack. Ale nie potrzebuję czegoś takiego raczej. To. Okej, my to możemy bardzo łatwo zrobić i bardzo szybciutko już. Więc... proszę bardzo. Potrzebuję zrobić workbench, więc potrzebuję deseczek. Craft? Craft. Proszę bardzo, like clockwork. No i odzyskaliśmy 5 tych wooden tych. Sweet to the core. Na razie z tego co widzę... A, tutaj mamy to. Squeezer potrzebujemy. No i potrzebujemy plecaka i potrzebujemy łódeczki, żeby lecieć dalej z następnymi rzeczami. Więc całkiem nieźle. Jest całkiem nieźle. Marky B. Dobra, co możemy uzyskać jeszcze z jakichś tutaj tych... Tu mamy Vibrant B, ale nam się nie chce ono stworzyć. Tutaj mamy wszystkie. Vibrant B, no tak, to wiemy. Verdant. Możemy łączyć Verdant z Drowsy. I będziemy mieli Domesticated B. Ale to musimy zobaczyć, czy Verdant i Drowsy. Weźmiemy sobie te Verdanty i Drowsy. Tutaj chyba mamy Verdant, jeśli się nie mylę. Tak, tutaj mamy jedną Verdant. I Drowsy. Mamy Verdant, mamy Drowsy. No i dobra, ja pójdę spać, żeby tę nockę tutaj przeminęła. Żebyśmy mieli kolejne tutaj pszczółki. Żeby nam to tutaj poleciało, żebyśmy mieli kolejną Dream Bee, żeby nam mogły się one tworzyć jednak. Bo no na razie no nie za bardzo nam się tworzą. I znowu pada. Znowu kuźba pada. Aha, i przez to, że pada, to mamy taką, a nie inną sytuację. 37 sekund, no właśnie. Kurde mol. Dobrze, że to chociaż nam leci dalej. Ale trochę się to robi uciążliwe, już powiem. Dobra, na wszystkich drzewkach mamy. Okej, no ale przynajmniej pozbiera nam się trochę wody. No i to całkiem sporo nam się tej wody pozbiera.
Wiecie co, ten jeden. A, bo nie, niech się tutaj zbiera na maksa. I tak będziemy mieli, i tak będziemy mieli. Więc tak, Boże, ja może wezmę tak. Wezmę sobie całą tutaj apikolę stąd. A udało mi się zamknąć akurat. Weźmiemy sobie tego Sawmilla, a postawimy tutaj w tym miejscu. Zobaczymy, jak on działa. O kurde. Szybko przestało padać. Dobrze, że akurat nie poszedłem jednak, bo chciałem iść. Chciałem pójść do miasta, abyśmy ominęli tutaj sytuację z Dreamby inaczej. Więc chwilkę zaczekajmy. Już? Jest noc. Serio, 3 sekundy. Nie wierzę w to po prostu. A tu nadal mi się nie zrobiło. Czy ja coś robię nie tak, żeby uzyskać Vibrant Bee, czy nie? Bo jest to naprawdę podejrzane. Verge. Common. Niech się robi. No i mamy. Mamy drugą Dream Bee. Już nie potrzebuję w takim razie tego tutaj tak robić. I na pewno teraz tak. Potrzebuję połączyć Drowsy i Verdant, ale musimy zobaczyć, czy nie potrzebują one też czegoś nie wiadomo jak więcej. Te wszystkie wypuszczę. Nie chcę mi się ich wrzucać absolutnie do tego. Nie chcę mi się przerzucać tego wszystkiego tam. Więc niech sobie wylatują na świat. Pszczółeczki tutaj nasze. Zrobimy miejsce nam tutaj w ekwipunku. Te Dream Bee niepotrzebnie wziąłem ze sobą, ale dobra. Niech będą. I co? I pójdźmy tutaj. Bo to od niej w sumie będę chciał kupować rzeczy. Bo chcę od niej kupić Squeezer. A żeby to zrobić, muszę mieć tyle tego. Squeezer, proszę bardzo, mamy Squeezerka. I nic więcej od ciebie, koleżanko, nie chcę. Za to od ciebie, kolego, to ja mogę wziąć coś bardzo fajnego. A mianowicie, moi drodzy, możemy wziąć już łódkę. Mamy, moi drodzy, łódkę. Mamy, moi drodzy, łódkę i będziemy mogli wybrać się w podróż. Za 5 kupię tutaj buteleczki. I co? No na razie nie będę wydawał, bo chcę plecak. Chcę, myślę, plecak sobie zrobić, gdyż aż tak bardzo nie zużywamy tutaj tego wszystkiego. W jakiś sposób jest już nam łatwiej. Co nam powiesz? Oh, hello dear, how are you getting on? Oh, you're doing so, so well, man. Your grandpa would be so proud of you. Spania. Tutaj mamy nasze statystyki. Dywanik, proszę bardzo, aj. Z shiftem chcę to jednak stawiać. Fajnie, że możemy tutaj zmieniać sobie to wszystko. Czy tutaj coś dla mnie zostało? Nie za bardzo. Czemu nie uzupełniasz tutaj rzeczy? Babcią, kochana. Chciałbym tutaj więcej tego. Ale okej. Okay. A, właśnie, moment. Zobaczmy u tego naszego kolegi. Jak on miał? Benjamin? Tak, dobrze pamiętam. To chyba były marki, ale nie jestem pewien. Nie, domesticated. Domesticated muszę sprawdzić, czy glowing regal stubborn domesticated. Verdant and Drowsy beasts can be crossbred out. Crossbred, but only when inside a house. Speaking of houses, we can get out of mine now, thanks. Okej, okay, czyli w sumie mamy to, co akurat jest potrzebne do tego. Royal jelly. Kupię. Zobaczymy, czy to będzie tak działać, jak myślę. I cóż, moi drodzy, zaraz wykorzystamy Squeezera. Moment, says sale. Claim. Mamy Hive Dust.
i More Resin, Less Mess. Tutaj też mamy Wox i Pearl. Dużo mamy tutaj rzeczy, nie będę na razie to wchodził. Smoky Eyes. In the swamps you may have noticed the bees are a bit more grumpy and won't let you in their hives. Certain species like those found in the swamps need to be calmed before they can be approached or used to work in apiaries. To calm down bees you'll need to get your hands on a smoker, which uses sawdust and flowers to create scented smoke. Sawdust, okay. Different species prefer different scents. Benjamin in town will sell you one when you can prove you are an experienced enough beekeeper. I tutaj mamy jeszcze coś takiego. Climate control. Some like it hot, some like it cold. What's with all these fussy bees, huh? As you may have found out, some species will outright refuse to work if the climate isn't to their liking, and having to sail between islands isn't ideal. However, with Benjamin's climate control machines, we can change the nearby climate however we like. Heaters let you ramp up the temperature by burning logs and sawdust bricks, whereas coolers let you cool down the area using snow. Okay, bardzo ciekawe rzeczy. Sweet to the core! O, proszę! Honey core is a strange crystal. It vibrates when there are active hives nearby. Out in the tundra, Bob Bee has been working on ways to create honey core machines that harness the power of bees. If you mine some of the honey core crystals that you come across, you will be able to trade them with Bob Bee for some of their prototypes. Byłoby bardzo cudownie. Auto sawmill, honey core crystal. Dobra, nie będę na razie tego jednak sprawdzał. Chcę nasze tutaj dream beesy porobić. Więc tak, weźmy nasz squeezer, postawmy go sobie tutaj. No, będziemy mogli tutaj z desek tego robić to, ale no, nie czuję takiej potrzeby na razie. Chociaż wiecie co, ja zamiast stawiać go tutaj, to go postawię w innym miejscu. Ja go, moi drodzy, postawię tutaj zamiast tego drzewka. Postawimy go tutaj zamiast drzewka, no bo tutaj mamy po prostu drzewo. Ale dużo tego wychodzi. No nieźle, masakra po prostu. Dobra, Tanon tutaj, Verdant Drowsy Queen. Ale indoor, jest w środku, więc powinno być w porządku. Tanon cały czas robi się, ale dobra. Czy tutaj to zadziałało? To zniknęło. Czy to zniknęło? Czy to jest znikające? No to wychodzi. To w takim razie ten fakt mi się bardzo nie podoba. I jeśli tak ma to wyglądać, to wolę nie używać tego. Bo no, będzie to po prostu męczące. Można tego jak najbardziej porobić dużo, ale jeśli byśmy mieli możliwość Royal Jelly tworzenia, no za bardzo nie mamy. Więc to jest takie średnie dosyć bym powiedział, że nie mamy takich możliwości. A dobra. Ja teraz weźmiemy może tutaj, to jest Verdant Queen. Tu też jest Verdant. Zabierzemy ciebie, moja droga. I damy tutaj Dreamby, żeby nam się tutaj robiła. Dream Queen, pure breed. Czas nie leci, no właśnie, one śpią. Czyli Dreambisy działają tylko w nocy. No ma to jak najbardziej sens. Zrobimy tak. I zrobimy tak, proszę bardzo. Bottler wrzucimy. Gdzie on ten? No oczywiście, że poszło nie tam, gdzie trzeba. Czy ja tutaj to mogę wrzucić? Nie, tego tutaj nie mogę wrzucać. Okej. Wrzucę to tutaj.
Waxy Pearl. Czy ono jest nam do czegoś potrzebne? Do czegoś tam niby jest, ale nie będę tego używał. Weźmiemy to, żeby to sprzedać potem. No, w końcu! W końcu mamy nowy gatunek i mamy Vibrant Bees, ale zieloniutkie. Learn more! Vibrant Bee. W końcu mamy. Będziemy mieli dużo możliwości rozwijania naszych pszczółek. Możemy zrobić Regal, Worker, no i Worker znowu. Magi Bee. Worker Bee i Regal Bee. Verdant razem z Vibrantem. Weźmy tak, mamy aż 3, co mnie bardzo cieszy. Na wolność wypuścimy tutaj, proszę bardzo, te, bo nie mam takiej potrzeby trzymania ich. Wezmę to Royal Jelly. Czemu nie? Czy tutaj mam jakieś pszczółki? Tutaj nie mam pszczółek, więc proszę bardzo. I proszę bardzo. Vibrant Bee. Będzie nam się robiła. Tutaj jest zamieszkały, tutaj też jest zamieszkały, ale ten jest niezamieszkały. Damy proszę bardzo tutaj jedną taką, tak i tak. Proszę bardzo. Proszę bardzo, proszę bardzo. W sensie dałoby radę na spokojnie robić te Royal Tents, te tutaj, żebyśmy mogli sobie je wrzucać. Ale no myślę, że więcej... Mniej czasu zajmuje, żebyśmy faktycznie po prostu podeszli do tych ulów, niż wyprodukowanie tego z kasy jakby. Tym bardziej, że zobaczcie, no ile tych uli mamy, no. Chociaż no, jakbyśmy w sumie na to poszli, to moglibyśmy tych uli mieć znacznie jednak mniej. Moglibyśmy mieć znacznie ich mniej, my moglibyśmy sobie ograniczyć tak naprawdę tutaj chodzenie. Jakbyśmy nie musieli tak latać i latać, tylko one same by się robiły. Więc może by to też miało jakiś sens. No zresztą nie bez powodu coś takiego powstało. Nie bez powodu jednak coś takiego musiało powstać. Dobra, moi drodzy, zrobimy tak, że... Ja w tym odcinku was zdenerwuję troszkę i nie pojedziemy nigdzie. Nigdzie jeszcze nie pojedziemy, nigdzie się nie udamy. Ja chcę zdobyć plecak. Najpierw zdobędziemy plecak, dopiero potem porozmawiamy o tym, żeby pojechać poza wyspę. Dopiero potem się wyruszymy, żebyśmy jednak tutaj mogli na spokojnie się ogarnąć. Więc łódeczkę sobie wezmę tutaj. Fajnie, że sprzedaje się za tą samą cenę. Used to travel over deep waters, click to get in and out. Okej. Okay. To mi się dalej tak bawi. To mi się dalej tak bawi. Czy ja mogę stworzyć... O! Gate marker. Gate marker, hold shift for info. Mamy tutaj mapę naszą. Click to travel to this gate. Możemy bardzo fajnie sobie podróżować w takim razie. To jest jednak dobre ułatwienie w grze. Jeśli nam się uda tak zrobić, to będzie bardzo fajne ułatwienie. No i zobaczcie, że teraz to w ogóle nam działa. Czy mogę to wyłączyć? Nie. Ale dobra, niech będzie tak. Niech tak też będzie. Sobie potem może zrobimy... Tutaj może sobie zrobimy taki ładny ten... Tutaj ścieżkę do tego. Że tutaj to drzewko wytniemy. Zrobimy sobie tutaj ładną ścieżkę i tutaj postawimy sobie to, obtoczymy jakoś, żebyśmy tutaj mogli do tego trafiać. Co, moi drodzy? Co ja tutaj mogę jeszcze zrobić? Możemy spróbować zrobić jeszcze jeden gatunek jakichś pszczółek. Worker Bee. Vibrant i Misty. Vibrant i Misty. Vibranty mieliśmy tutaj. Tutaj jest Blessed Bee, więc weźmiemy, mamy Vibrant i Misty. Tu są Misty, tak? Tak, tu są Misty Bisy. Misty Bisy, Misty Bisy Bisy.
Dobra, damy je tutaj do swarmera. Niech się nam robią i zobaczymy, czy Vibrant i Misty, żebyśmy... Worker Bee, pójdziemy po prostu do tego, do naszego Benjamina, żeby nam powiedział, jak to wygląda z nimi. Jak to z nimi będzie tutaj wyglądało. Kurde, powiem wam, że z chęcią... Czy jest jakaś możliwość, żeby tych NPC-ów przeciągnąć tutaj, do tamtego domu? Bo to byłoby cudowne. Niedomesticated worker. Misty and Vibrant Bees can be crossbred when Honeybriar is nearby, but you probably knew that, right? Honeybriar? Nie mam absolutnie żadnego pojęcia, co to jest, więc jednak wycofam się z tamtej pszczółki. Honeybriar. Nie mam absolutnie pojęcia, co to jest. Więc weźmy sobie, moi drodzy, w takim razie te pszczółki. Damy na razie je tutaj. Verdant. Zostawię. Nie będę robił na razie nic tutaj. Predictor. Mam mikroskop. No właśnie, pod mikroskopem moglibyśmy sobie zbadać w sumie tutaj te. Proszę bardzo i zbadajmy sobie jeszcze jedną. Chociaż nie wiem, czy to mi cokolwiek da tutaj. No powiem szczerze, że wyczerpały mi się trochę pomysły na ten odcinek. Trochę mi się wyczerpały pomysły na ten odcinek. Pozbierajmy tutaj to. Czy ja mogę ewentualnie coś jeszcze spróbować zbudować w sumie? Może to będzie pomysł. Może to będzie pomysł, żebyśmy mogli coś zbudować. Proszę bardzo, niech to się nam naładuje tutaj, niech się robi. No, samo będzie zrobiło się. Więc będzie bardzo fajnie z tego powodu. Proszę bardzo. Tych teoretycznie mógłbym się pozbyć. Tych tak naprawdę teoretycznie mogę się pozbyć. Więc... rozwalimy je. A, i zobaczcie, skończył nam się resin tutaj. Ale nie na długo. Nie na długo, uzupełnimy go sobie tutaj. Niech tutaj się nam uzupełni. Ładniutko, piękniutko. No i jest już napełniony. Czy tutaj on się sam uzupełni teraz, czy nie? Uzupełnia się, więc jest ok. No dobra. Moi drodzy, myślę, że tak. Tutaj nam działa. Fajnie, bo możemy tutaj też włożyć też inne rzeczy. To wiecie co, ja wrzucę tutaj jeszcze tak, żeby nam się tworzyło i to, i to. W sumie bardzo fajnie to nam będzie działać. No i co, moi drodzy? Jeszcze jedną rzecz tylko zrobię, a mianowicie zrobimy to, no bo to się nam jednak przyda, do tego centrifuge, a to mamy, ale moment, nie, ja tego nie mam, to jest, used to extract bead produced from uncapped frames, mamy uncapper, ale to są lepsze wersje, właśnie. Uncapping bench, extractor, uncapper, centrifuge. To nam samo będzie robiło to wszystko. No właśnie. No właśnie, właśnie. Więc w sumie dobrze by było mieć to zrobione. To wiecie co? Ja szybko zrobię taki myk, że to i to rozwalimy. I sobie, moi drodzy, te dwie rzeczy zrobimy. Craft. Potrzebuje 10 tych, więc do tego potrzebujemy patyków i kleju. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć.
Zrobimy nawet trochę więcej. I teraz możemy zrobić automatyczny. No i dobra. To mogę zamknąć. To też mogę zamknąć. A nie, nie mogę zamknąć jednak tego. I zrobimy parę jeszcze tych. Zrobię tyle, ile tylko mogę. Bo jednak to będzie przydatne. I zrobię jeszcze klej w sumie. Zrobimy dużo kleju. Zrobimy dużo tych. A, i zobaczcie, już się nie mieszczą mi. No i dobra. Klej się wrzuci oczywiście tutaj. Okej. Tutaj wrzucimy tak raz. Proszę bardzo. Nie wiem w sumie, gdzie ja bym chciał wrzucać te trybiki. Myślę, że wrzucę je tutaj po prostu. I zaraz zajmiemy się tamtym. Postawimy sobie tylko tutaj to. I postawimy to. I czy to będzie... Ha, zobaczcie, nawet więcej naraz możemy tego robić. To już w ogóle będzie cudowną rzeczą. Dobra, i teraz tak. Ja zamiast stawiać do tamtych, postawię to do tych. Moment, gdzie ja wstawiałem te lepsze? Ja gdzieś te lepsze postawiłem. Gdzie one są? Tu są, okej. Tu są te lepsze. Więc proszę bardzo. Więc proszę bardzo. Tutaj was tak. I działajcie, moje kochane pszczółeczki, działajcie. Tutaj te Misty Bee wrzucimy tu w to. Też, żeby nam się nam robiły. A. Przerzucimy to jednak tak. To zamkniemy tutaj, to weźmiemy. Zbierzmy sobie te wszystkie tutaj, żeby nam jednak coś tu się robiło. Tamte niech sobie pracują. Ciebie, moja droga, weźmiemy tutaj. Żebyś tu nam pracowała jednak. 6 i raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A, cudownie. Znowu to samo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A i akurat jedna mi zostanie. To tą jedną sobie wrzucimy tutaj. Okej, tutaj trzeba tylko wrzucić jakieś pszczółki. Więc Verdanty sobie tutaj wrzucimy. Jedną tą. Ta niech tutaj nam dalej robi. Tutaj mamy Misty. Gdzie jest Dream? Gdzie ja te Dream rzuciłem? Okej. Tu mamy te. Niech się połączy. I ciebie, moja droga, tutaj wrzucimy. Tylko no właśnie, tam nie będziemy mieć za wiele niczego, ale dobra. Niech tak też będzie. Gdzie ja wrzuciłem te Dream? Ja gdzieś je wrzucałem, tylko gdzie ja je, kurczę, dałem? One powinny teraz pracować, bo jest noc. Tutaj? A, tu jest, dobra. Bo tutaj mamy wrzucone, tu też. Tutaj tak samo i tutaj tak samo. Dobra, tutaj niech na razie tak się produkuje. No i dobra, moi drodzy. To będzie na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dajcie mi śmiało znać w komentarzach, czy jesteście ciekawi, co się będzie działo na innych wyspach? Bo ja przyznam, że jestem zajarany tym faktem. Nie mogę się doczekać, aż pojedziemy gdzieś dalej i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i
spróbujemy się dalej rozwinąć. Myślę, że te wszystkie nasze basic API-y postanowię wymienić na te lepsze, bo no będą one znacznie bardziej opłacalne i może przebuduję tutaj to wszystko. Może to wszystko tutaj przebuduję, żebyśmy mogli jednak trochę lepiej na tym wychodzić, nie musieli tak daleko chodzić i zrobię to po prostu rządkami takimi całymi. Fajnie to tutaj wygląda, przyznaję, ale nie potrzebujemy aż tak dużo tych pszczół, przyznam. Nie potrzebujemy tak dużo tych pszczół. Wystarczą nam ule naprawdę tylko po jednym takim właśnie większym ulu na jeden konkretny rodzaj tych pszczółek. I to już będzie tak naprawdę tyle, ile potrzebujemy. Czy tutaj? Od razu na sam koniec jeszcze, moi drodzy, ostatni gatunek, który nam się zrobił w dzisiejszym odcinku. Learn more? Domesticated bee. Możemy Stubborn Hermit albo Twilight bee. O kurczę, a to są tiru trzeciego, to już w ogóle daleko odblokowaliśmy. Więc całkiem nieźle, moi drodzy. Jeszcze tyle mamy do odblokowania, że będzie na pewno ciekawie. Weźmy je sobie tutaj wszystkie. Które to są? Drowsy, Drowsy, Domesticated bee. Bardzo podobne, niestety, do siebie. I czy mamy dwa? Mamy dwa rodzaje, więc cudownie, możemy sobie od razu wrzucić je tutaj, żeby nam się tworzyły i żeby nam tutaj nie uciekły. Rocky, Verdant, Verdant, tutaj były Verdant, więc sobie te wszystkie Verdanty tu wrzucimy. A, tylko że tutaj jest mieszanka. Tak, Verdant, Drowsy, więc sobie opuścimy Drowsy, Verdant. I tutaj jest Drowsy, Drowsy, no właśnie, bo nie chcę tutaj mieć pomieszanych. Empty Forest, okej, okay, tutaj wrzucimy Drowsy. A, ale je mamy w ogóle nieprzebadane. Więc zrobimy tutaj tak. Proszę bardzo. No i mamy. Wszystko wiemy, tą ciebie zabierzemy. Proszę bardzo, tak, a te trzy wypuścimy, bo nie potrzebujemy tutaj takich. No i moi drodzy, jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was serdecznie do lajkowania oraz subskrybowania po więcej. Ja wracam pod kamień, do zobaczenia następnym razem. Cześć!